Wyście wiedźmi. Ten zabójca potworów, o którym we wsi mówię. No macie problem z jakimś potworem. W czarnej my jesteśmy, a nie mamy problem. Nimpo! Hus. Cześć mistrzowie i mistrzynie, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Ninja, a dzisiaj zapraszam was gorąco do obejrzenia kolejnego odcinku serii Wiedźmin 3 Qui-Gon. Dzisiaj gramy sobie oczywiście w dodatek Krew i Wino i witam was gorąco w mojej pięknej, no jeszcze troszeczkę zrujnowanej winnicy Corvo Bianco. Otóż właśnie w ostatnim odcinku zostaliśmy oprowadzeni po naszej wspaniałej winnicy, którą trzeba będzie sobie powolutku tutaj przywrócić do blasku świetlności, ale to wszystko będziemy wykonywać, że tak powiem, na dniach. Aktualnie tutaj główny dom jak się przebudowywuje, w przeciągu dwóch dób ma być dwie doby i ma być on po prostu gotowy. Tak więc cóż, zobaczymy jaki będzie efekt, kiedy już prace zostaną skończone. No trochę tutaj mamy różnych ludzi i tak dalej w naszej winnicy. W każdym bądź razie na wstępie teraz tego materiału prosiłem was o to, abyście już teraz zostawili łapkę w górę pod tym filmem, żeby materiał się lepiej pozycjonował, dotarł do większej ilości moich widzów. W ten sposób dużo mi pomożecie oraz dotrze po prostu ten materiał do większej ilości moich widzów, za co wam serdecznie dziękuję. Os! A tymczasem jednak skupimy się na jakimś głównym queście fabularnym. Cóż, możemy rozwiązywać co prawda zadania poboczne, ale chciałbym nieco pocisnąć do przodu, bo trochę tych questów pobocznych jest w Krew i Wino, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Ale dzisiaj mam ochotę podciągnąć po prostu tutaj główną linię fabularną, więc musimy udać się do Regisa i zdać mu relację. Nie jest to całkiem daleko, spokojnie za pomocą szybkiej podróży błyskawicznie się tutaj przedostaniemy na cmentarz. Otóż właśnie tak. Ja sobie jeszcze tylko zerknę jaki mamy czas. Okej, już wszystko wiadomo i w porządeczku. Zobaczcie akurat, że niestety troszeczkę ten Ninja się nie pojawia, ale no miało się już pojawić odcinek w sumie dzisiaj, wczoraj, ale no niestety zostałem troszkę kontuzjowany, tu se palca przeciąłem, no i po prostu to trochę mi uciążyło, że tak powiem, nagrywanie. Temu stwierdziłem, że ponagrywam teraz troszkę gameplay, bo na razie po prostu tylko to w zasadzie mogę, ewentualnie jeszcze jakieś vlogi może sobie ruszymy. Natomiast chodźmy do Regisa, naszego dawnego przyjaciela, wampira. O, o, o. A co to się działo? Coś tutaj spadło. Jakby się sturlało. Dziwne. Dobra, czyżby siedział tutaj? No cóż, tutaj go dokładnie nie ma, ale na dole w tej kaplicy już powinien być. Oki. Regis, 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 where are you? Chyba tutaj się schował. Jest i on. Gotujesz bulion z ręki swojego przyjaciela? Widzę, że humor ci się wyostrzył. Nie jesteśmy kanibalami. Pobrałem z ręki tylko fragment tkanki, który wystarczy do sporządzenia mikstury pogłosu. A co z resztą ręki? Spaliłem ją, tak jak nakazuje nasz kodeks. A właśnie, Kruk doniósł mi, że udało ci się zdobyć potrzebny składnik. No nieźle. Wysłałeś za mną swoich szpiegów? Stróżów. Gdyby coś poszło nie tak, mógłbym szybko przyjść ci z odsieczą. Dzięki za troskę, ale jakoś sobie poradziłem. Długo ci zajmie dokończenie pogłosu? A, no i co z tym ostatnim składnikiem? Widzisz, tu jest pewien problem. Otóż mikstura wymaga dodania krwi istoty z tego samego gatunku, co ta, której wspomnienia będzie przywoływać. To nie powinien być problem. Znam jednego wampira wyższego, który na pewno nam pomoże. Prawda, Regis? Rzecz w tym, że to nie jest takie proste. Podczas twojej nieobecności próbowałem znaleźć zamiennik, ale niestety obawiam się, że takowy nie istnieje. Nie rozumiem. Nie możemy po prostu pobrać trochę krwi od ciebie? Chodzi o krew w stanie pobudzenia. Jak zapewne wiesz, wampiry wyższe zmieniają swoją zewnętrzną powłokę. Wraz z ciałem zmienia nam się również skład chemiczny krwi. Krótko mówiąc, będę musiał się wprowadzić w stan silnego pobudzenia psychoruchowego, czy też krócej szaleństwa. A to będzie bardzo niebezpieczne, zarówno dla mnie, jak i dla ciebie. Czemu? Niebezpiecznie. Wariuje? Będzie się nas pociąć? Przecież to jednak dalej będziesz ty.
ale będę w stanie wzburzenia, furii. Wiesz lepiej ode mnie, że furii nie da się kontrolować. Jeżeli widziałeś kiedyś rozszalałego wampira, to wiesz, że w niebezpieczeństwie będzie wszystko, co jest w jego zasięgu. Jak sobie z tym poradzimy? Wolałbym, żebyś się na mnie nie rzucał z pazurami. W takim razie jest nas dwóch. Ale nie obawiaj się, wszystko dokładnie obmyśliłem. Niebawem wprowadzę cię w szczegóły. No dobra. A więc? No dobra. To co chcesz zrobić? Odwiedzimy starożytną posiadłość wampirów. Też Amutna. Znajdziemy w niej podwieszane klatki. Wejdę do jednej z nich. A ty w tym czasie zwabisz potwory. Kiedy będę w klatce, będziesz je zabijał. To powinno zapewnić nam sporą ilość krwi. No na tyle dużą, by jej zapach doprowadził mnie do szaleństwa. Nie musimy się przygotowywać akurat. Co to za miejsce? To też Amutna. Miejsce kaźni. Dawno temu, kiedy byliśmy tu jeszcze stosunkowo niedługo, żył wampir wyższy imieniem Khagmar, który tak rozsmakował się w ludzkiej krwi, że w ciągu jednej nocy potrafił wypić całą wioskę. Dobry zawodnik. To przysporzyło sporo kłopotów całemu naszemu rodowi. Ludzie bowiem, zmęczeni życiem w ciągłym strachu, zaczęli urządzać na nas polowania. Zatrudniali czarodziejów i wiedźminów, żeby nas tropili. Przecież i tak nie daliby rady was zabić. Ale byli męczący, jak wybacz porównanie, komary wiecznie brzęczące koło ucha. Pozostałe wampiry postanowiły, że trzeba coś z tym zrobić. Złapać Khagmara i ukarać. Wówczas w lochach też Amutna powstało miejsce kaźni. Umieszczono tam klatkę ze specjalnego stopu srebra, dalwinitu i stali meteorytowej. Pochwycono Khagmara i zamknięto go w klatce. Siedział tam ponad 200 lat, nieraz wpadając przy tym w szał. Stąd wiem, że klatka raczej wytrzyma. No cóż, można powiedzieć, że zaliczył niezłego testa ta klatka. No dobrze, nie ma co zwlekać. Prowadź do tego też Amutna. Już. Jeszcze tylko jedno. Co to było? Krew. Kruk udzielił mi ostatniej przysługi. Zażyłem też sangurium, preparat, który wyczula zmysł węchu. Dzięki niemu będę czuł zapach krwi stokroć bardziej niż zwykle. Oszalałeś? Przecież jesteś po odwyku. Geralt, twoje oburzenie mi pochlebia, ale proszę, uspokój się. Nie miałem wyboru. Zresztą klamka zapadła. Chodźmy do też Amutna, bo już czuję, że jestem na lekkim rauszu. I zaczynasz mi zbyt dobrze pachnieć. No to co? Żebym nie był za smaczny. Widzicie? Nawet Geralt potrafi czasem dobrze pachnieć. Pomimo, iż zabija potwory i chodzi po bagnach. Też Amutna. Jakiś czas później... Głucha, cicha noc, jak na razie. O, coś przeskoczyło. To tutaj. Miejsce kaźni ofiar znajduje się pod ziemią. Jesteś pewien, że wiesz, co robisz? Mogę jedynie żywić taką nadzieję. Proszę, chodźmy. Im dłużej zwlekamy, tym mniej nad sobą panuje. Nie chciałbym zrobić ci krzywdy. Prowadź. Prowadź. Mamy trupa. Robota parszywców. Żerowisko muszą mieć całkiem niedaleko. Zgadza się. Mówiłem ci, że tu jest niebezpiecznie. Za tą ścianą znajduje się wampirzy loch. Ciekawe. Widziałem już naprawdę wiele, ale czegoś takiego jeszcze nigdy.
To zawsze zaszczyt móc pokazać coś nowego takiemu wyjadaczowi jak ty. Pozwolisz, że otworzę. Proszę, proszę. Okej. Co zrobiłeś? O, to stare zabezpieczenie przeciwko ewentualnym nieproszonym gościom. Drzwi otwiera mechanizm zwalniający, który reaguje z krwią wampira wyższego. Specjalne mechanizmy, wampirza twierdza. Tu są, musiało być kiedyś dla was ważnym miejscem. Wciąż jest. Podczas koniunkcji sfery tu otworzyła się brama z naszego świata. Ta kraina była pierwszą, którą ujrzeliśmy. Okej, trochę rzeczy pozbieram. O, jakieś unikaty tutaj mamy. A to ciekawe. Ja tylko sobie tutaj zerknę na pisma, które jakieś tutaj pozbierałem. Dobra. Hodowla trzody ludzkiej? To na poważnie? Autor spędził wiele lat obserwując zachowania ludzi, których hodował, i tak powstało to wątpliwe moralnie dzieło. To złe miejsce. W powietrzu wisi śmierć. Bo wiele osób dokonało tu żywota. Okej. Niezbyt przyjemne miejsce, dość nafaszerowane niepozytywną energią. Glify wydrapane w skale. Kiedyś były pokryte krwią. Coś oznaczają? To są symbole. Gdybyście to nazwali plemion, które rozeszły się po świecie po koniunkcji sfer. Moi przodkowie umieścili je tu, żeby przypominały, skąd się wywodzimy. Okej. Widzę, że zgromadziliście tu osobliwą biblioteczkę. Chcę zobaczyć tylko, co to mamy. Primieszku Wiedźmiński. O, a to ciekawe, na poziom 39, ale 230. To wygląda, że ten pancerz jest lepszy od aktualnego. Czekajcie, buty mam, spodnie też. Rękawic nie ma. Wygląda na to, że chyba wszystko jednak tutaj powinno się znajdować. Ciekawe. Będę musiał dokładnie przebadać to miejsce. Ale ja nie brałem w tym udziału. Cele? Kogo tu trzymano? Ach, to wielce niechlubna karta historii mojego ludu. Wolałbym nie przywoływać dawnych demonów. Co oznacza ten symbol? To death. To ci, którzy poszli na wschód, za góry Sinę. A to? Co to za plemię? Garasham. To moje plemię. Moje i Detlafa. My zostaliśmy tutaj. Co to za glif? To Amuru. Oni udali się za morze. Sporo tutaj tego. W każdej celi coś innego. Co oznacza ten symbol? To Det. To ci, którzy poszli na wschód, za góry Sinę. Dobra. Pierścienie. Zapiski więźnia. Okej, rozmowa z istotą niższą. Natomiast nie widzę jakby reszty jeszcze ekwipunku. No może będzie tutaj, w tej głównej lokacji. Zapiszmy rozgrywkę, bo już dochodzimy tutaj do, myślę, ciąg dalszy naszej zabawy. Urocze miejsce. Co tu robią te klatki? Mówiłeś, że trzymano tu tylko jednego wampira. A tak, widzisz, moi przodkowie nie byli zbyt humanitarni. Uznali, że najlepszą karą dla Khagmara będzie dręczenie go zapachem krwi, której nie będzie mógł skosztować. Dlatego trzymali tu również ludzi. Ludzi, z których upuszczali krew. Khagmar szalał z bólu i złości, a ludzie wykrwawiali się i umierali. Potraktowali ich jak bydło. Chciałbym zaprzeczyć, cofnąć czas, ale to niemożliwe. Mogę odczuwać jedynie wstyd za moich pobratymców. Nie obwiniaj się, nie mogłeś nic zrobić. Bierzmy się do roboty. Racja.
przygotowałem przynętę. Rozłóż ją, proszę. Najlepiej przy wejściach do tuneli. Wtedy zapach najskuteczniej się rozniesie. Tak, ciąg wiatru swoje zrobi. Okej. Umieść przynętę przy wejściach do tuneli, żeby potwory szybciej wyczuły zapach. Ciarki mnie przechodzą, kiedy sobie pomyślę, skąd te tunele się tu wzięły. To była naturalna kolej rzeczy. Zapach śmierci przyciągał trupojady. Moment. Bo dostaliśmy tą przynętę, ale... Tą przynętę musimy chyba wyposażyć. Zator... Tu jest ta przynęta. Dobra. No to przynętę musimy sobie zamontować. No co jest? Nie da się tak? Myślałem, że to musimy wstawić jakby, wiecie, pod kieszeń. Wygląda to, że się nie da. Moment. Może jak podejdę i zacznę od innej, to się uda. O. Dobra. Jedno rozłożone. Jest jeszcze jakaś beczka. Dziwne są te patyki jakby, które się nam podświetlają na czerwono, jednak nie możemy za bardzo wejść z nimi w interakcję. No chyba, że... Chodziło o to. Wtedy może faktycznie da się gdzieś dalej jeszcze troszkę dostać. Dobra, tu już mamy porządny zapach krwi. Okej. A, czyli to po to było trzy tylko. Trzy rozłożone. Została ostatnia. Myślisz, że to zadziała? Mam nadzieję. Mięso cuchnie tak, że czuć je chyba w Nowigradzie. No dobra. Załóżmy czwartą. Okej. Regis, wskakuj do klatki. To wytrzyma? Nie wygląda na jakoś nadzwyczajnie wytrzymałe. Hagmar siedział w niej ponad 200 lat, mówiłem ci. Pozory mylą. A co jeżeli to jakaś podpucha, Regis? Przynęty rozłożone, co teraz? Wejdę do klatki, a ty mnie skujesz. Stop, z którego jest zrobiona, blokuje przemianę we mgłę. Wydawało mi się, że nie będziesz chciał uciekać. Będę cierpiał i jedyne, o czym będę myślał, to żeby przestało mi boleć. Wtedy nie ręczę za swoje czyny. Klata zamknięta. Ninjitsu mode on! Potwory zwietrzyły przynętę. Poza tym zaczyna mi się już kręcić w głowie. To do krwi? Ktoś, kto nie przeżył wampirzego łaknienia krwi, nie wie, co to jest pragnienie. To zaczynamy. Może umówimy się na jakieś hasło? Wiesz, gdybyś czuł, że już nie dajesz rady. Co wtedy zrobisz? Nie, mamy trochę potworków. Uspokoję cię jakoś. Ej, spokojnie, nie będziesz w stanie. Po prostu miejmy to za sobą. O kurna, ale wybuchło. Dobra, poziom głodu mu rośnie. O cholera, nie tu! Regi spoczył krew. Zaczyna się irytować. Okej, przysmażę was trochę. Nie o to chodziło. O kurde, co to jest? Trochę tutaj tych tworów się nam pojawiło. Co to tutaj jest? Bleder! Wampir! Głodek mu rośnie i to mocno. Są mi gule. Nie mogłeś tutaj zabraknąć. Marzę was! Chcę uważać na zgnilce. One potrafią mocno wybuchać. I się robi później problem.
Jak tam, Regis? Dajesz radę? Okej, zaraz dojdzie do maksimum. Już jest. Co teraz? Zmieni się w tą bestię? Wygląda to, że coś się tam dzieje. Uwaga, chyba się zmienia. Już cię opuszczam. Jest. Udało się. Musisz jeszcze wytrzymać. Za kilka godzin krew zaschnie, jej zapach nie będzie ci. Wygląda, jakby był częściowo świadomy. Zabiorę cię stąd. Mikstura. O cholera. W tym stanie nie dasz rady jej przygotować. Pomogę ci. Mission complete. Ważonko. Lepiej ci? Cóż, szczytową formą bym tego nie nazwał i zapewne nieco mi zajmie, nim dojdę do siebie, ale dziękuję, już lepiej. Nie powiedziałeś mi, że tak to będzie wyglądało. Nie ma o czym mówić. Jest o czym mówić, bo jakbym wiedział, że poddasz się takim torturom... To co byś zrobił? Znalazłbym Detlafa w inny sposób. Tyle, że ja nie chciałem żadnego innego sposobu. Nie pomyślałeś o tym? Nie, bo żadne rozumne stworzenie nie chce się narażać na taki ból. Pod tym względem niczym nie różnicie się od nas. Mówiłem ci, w ten sposób spłacam dług, rozumiesz? Wielki dług, który zaciągnąłem u Detlafa. Gdybym miał zrobić to jeszcze raz, nie zawahałbym się. No dobra, było, minęło. Przygotowałem pogłos. Na pewno zrobiłeś wszystko wedle receptury. Nie pomieszałeś proporcji czasu ważenia. To ważne. Najmniejsza pomyłka, nawet wiedźmina, może drogo kosztować. Spokojnie. Mam trochę wprawy w ważeniu eliksirów. No dobrze. W takim razie zaczynajmy. Haj. Weszła faza. Przepraszam. Ja tylko na szybko. Wepchnął się pan w kolejkę. Ależ, panie hrabio, mam spotkanie. Zaraz... Proszę pana, pan był pierwszy. Proszę, pan usiądzie. Ten pan był tu pierwszy. Rusz się w tej chwili, bo pożałujesz. A, rozumiem. Nie wiedziałem, że to znajomy jaśnie pana hrabiego. I wtedy kazałem mu zejść i ustąpić miejsca, żebyś widział, jaką miał minę.
Nieźle mu daliśmy popalić, prawda, Dedlafie? I wtedy moja matka, proszę sobie wyobrazić, uparła się, żebyśmy kupili ten młyn. Zabawne, prawda? Młyn jak młyn. No, ale przynajmniej teraz mam co opowiadać przyjaciołom. Wybacz mi. Co? Tak jak myślałem. Wtedy to zrobił ze złości. Wygląda na to, że mu się zregenerowała. No ale przyjaciela już nie ma. To nie mógł wybrać jakiegoś żula czy coś? Nareszcie się obudziłeś. Wierzgałeś jak jakieś zwierzę złapane w sidła. Zacząłem się obawiać, że jest po tobie. Nie było to zbyt przyjemne, ale ważne, że się udało. Co zobaczyłeś? Zamordowanie Delacroix nie przyszło Dedlafowi łatwo. Wygląda na to, że się z nim zaprzyjaźnił. Mimo to go zabił. A ciało poćwiartował. Potem wpadł w furię i oderżnął sobie rękę, którą dokonał morderstwa. Bardzo interesujące. I zupełnie niepodobne do Dedlafa. Widziałeś coś jeszcze? Widziałem sytuację, w której Delacroix bezinteresownie okazał Dedlafowi sympatię. To był chyba początek ich przyjaźni. Skąd ta niepewność w twoim głosie? Bo to nie było nic wielkiego. Zwykła, codzienna sytuacja. Przecież wizje miały być związane z silnymi emocjami. Widocznie w Dedlafie właśnie takie emocje wywołała. Zważ proszę, że później jednak dokonał mordu na Delacroix. Zabicie kogoś, kogo darzy się sympatią, nie może obejść się bez emocji u nikogo, nawet u wampira. Widziałeś coś jeszcze? Było coś, co pojawiło się w wizji dwukrotnie. Stoisko Pucybuta. Dedlaf poznał tam Delacroix i wrócił w to samo miejsce po jego zamordowaniu. Osobliwe. Kram znajdował się chyba gdzieś w portowej części miasta, a sam Pucybut zachowywał się, jakby znał Dedlafa. To byłoby jeszcze bardziej osobliwe. Może warto porozmawiać z tym młodzieńcem. Choć nie spodziewałbym się rewelacji. To nasz jedyny trop. Idę pogadać z dzieciakiem. Idziesz ze mną? Dołączę później, jeśli pozwolisz. Nie czuję się jeszcze na siłach, żeby stąd wychodzić. W pełni to rozumiemy. W takim razie odpoczywaj. Wrócę, jak się czegoś dowiem. Okej, mistrzowie, tak więc cóż, o, wbiliśmy nawet 44 poziom aktualnie, pocisnęliśmy sobie fabułę trochę do przodu i wiemy, gdzie teraz musimy już uderzyć, aby kontynuować naszą linię fabularną. Na tym etapie rozgrywki ja zakończę tego gameplaya, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jeżeli tak, łapka w górę pod materiałem, skomentujcie też go, możecie go udostępnić, pokażę waszym znajomym, zapraszam serdecznie do dyskusji w komentarzach, a ja teraz muszę czekać na kolejną ważną misję ninja, trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach, hostimpo!